Panowie, a wezwaliśmy was dlatego, że ostatnio głośno o was mieliście fantastyczny czas wakacyjny. Nie chodzi tylko o fantastyczne koncerty waszej grupy Wolver, ale... Będą ploty. Właśnie, jak się spało w Augustowie w hotelu? Bardzo dobrze się spało, gdyż iż to była moja noc poślubna i obudziłem się rano i przeczytałem na swój temat niestworzone rzeczy. Czyli co przeczytałeś? Obudził się rano, nie miał pieniędzy. Obudziłem się rano i przeczytałem, że zdemolowałem hotel. Cały? Cały. A jeszcze z detalami, jeszcze, że podobno piłem, a ja też nie piję alkoholu. Mhm. I polecam wszystkim. No i w ogóle no, robiłem niestworzone rzeczy. Fajnie się tak rano dowiedzieć, szczególnie, że dzień wcześniej brałem ślub. A czyli to nieprawda jest, tak? Oczywiście, że nieprawda. No to dziękujemy w takim razie za rozmowę. Do widzenia. Bo czytaliśmy, że straty wyliczono na 10 tysięcy złotych i że myśleliśmy, poszliście w ślady takich wielkich gwiazd rocka jak Rolling Stonesi, czy nie wiem, panowie z Oasis, którzy demolowali samoloty i tak dalej. Wiesz, ja dostałem ostatnio od kolegi też radiowca takie pytanie, słuchaj, to już teraz nie jesteś to tylko Demolition? Aha. Nie, absolutnie brednie, wiesz, nawet na stronie jest sprostowanie z hotelu, hotel bardzo fajnie się zachował, ponieważ tak naprawdę zniszczone zostały tylko drzwi, futryna, i to nie przez nas, i straty wynosiły tam 500 zł, cała reszta to jest jakaś wymyślanka, nie było pobitych rzeczy. Ale my oczywiście kochamy polskie media, bo nikt oczywiście sprostowania nie dał. No wam płytę wydajecie i teraz czas dla was, żebyście o tej płycie co nieco nam powiedzieli. Aha. Zdemalowaliście już studio? Jeszcze radiowaliśmy. Mariusz jest przygotowany. Ja nie jestem przygotowany, słuchajcie, ja mam w ogóle poranny jogging z papierosem, tutaj biegłem po prostu dojechać do was, to cię strasznie ciężko jest. Jestem zadyszany, ale jeśli chodzi o płytę, płyta idzie oczywiście w tym samym kierunku, cały czas podążamy tą stroną romantyczną, taką miłosną, bo to jest fajna opcja i tak nam w duszy gra, dlatego tak będziemy do końca świata grali. Piosenki są bardziej przemyślane, powstawały w dużych bólach, jest ich chyba 12, nawet w tym są dwa covery. No i co więcej? No ja tylko dodam, że to jest bardzo trudna płyta, bo dla każdego zespołu druga płyta to jest najtrudniejsza płyta, naprawdę. Pierwsza okazała się sukcesem, była złota, bardzo dziękujemy też wszystkim, którzy zakupili naszą płytę. No i teraz czas jest, żeby pokazać, że zasłużyliśmy sobie na te wszystkie nagrody, a było sporo. No ja trochę peniam, powiem szczerze. Ja też strasznie się boję. Tak, pomimo to, że już tych płyt trochę tam narobiłem i wszystkie okazały się na szczęście złotymi płytami. Mam nadzieję, że tutaj będzie, no ale no, nie ukrywamy, no mamy stresa, mamy. Tak jest przy każdej płycie zapewne. No dobrze, to na koniec niespodzianka zapowiadana. Tak, trzymamy kciuki. To Marzena, podaj. Na wszelki wypadek, gdybyście tak kiedyś chcieli zdemalować hotel, to przygotowaliśmy dla was tak zwany telewizor z recyklingu. Super. Absolutnie ekologiczna metoda niszczenia. Mam tylko pytanie, czy chcecie, żeby wam było łatwiej, żebym narysował jakoś prezentera tutaj? Jeszcze? Nie wystarczy, już sobie wyobrazimy. Ale bywały takie czasy, że się idealnie trafili, bo kiedyś było tak, że się demolowało telewizory. Tak. Tomek opowiadał o tym. Znam stare czasy. Tak, to chłopaki. Bierzemy. Nie, to są prawdziwi mężczyźni. Prawdziwych hoteli nie demolujecie, ale posłuchać jest demolka. Telewizor z tektury możecie. To jest prawdziwy recykling wykonany Wolvera. Proszę bardzo. No to wyżyjcie się. Dziękuję bardzo. Udało im się rzeczywiście. Wolver to jest romantyczna strona, o której wspominałem. Tak. Od razu człowiek się lepiej czuje z rana. Trzeba odreagować. No. Pozdrawiamy jeszcze raz hotel w Augustowie. Weź tą nogę. Zdemolowałem słuchawki. Radio Z.